Dzień dobry, witajcie w drugim filmiku wyboru kart. Przypominam, że jest to tak jakby moje zadośćuczynienie dla osób, które zawsze czekały na czwartkowe, cotygodniowe filmy o portretach tarotowych. One pojawiają się teraz co 2 tygodnie. Przypominam również, że jestem nadal troszeczkę sceptycznie do tego nastawiona, ale jeśli to funkcjonuje, no to okej. Dajcie mi informację zwrotną w komentarzach, czy to działa w ogóle. Dzisiaj mam dla Was trzy karty stali Air Twisdom. To jest talia celtycka. To jest również przesłanie czy rada, w zależności, którą kartę wybierzecie. Tą po prawej stronie, po środku, na dole, czy po prawej stronie. Zaraz te karty odsłonię, opowiem Wam, jakie jest przesłanie ich, i to będzie dla Was karta rada na najbliższe 2 tygodnie, albo przesłanie, albo rzecz, którą dobrze by było się zająć. To już w zależności od tego, jak to weźmiecie do siebie. Teraz macie chwilę czasu na wybranie karty. Tej po lewej, tej po środku, czy tej po prawej. Zaraz je odsłaniam. Spójrzcie, już odsłoniłam te karty. To są trzy karty. One wyglądają tak. To jest karta po lewej stronie, to jest karta po środku, to jest karta po prawej. I zaraz przeczytam Wam, jakie jest ich przesłanie, jak możecie z nią, czy z przesłaniem popracować, albo jaką radę wziąć sobie do serca, albo odrzucić. To już będzie zależało od Was. Okay, to jest pierwsza karta po lewej stronie. To jest przesłanie odpoczynek. Na karcie widać rumianek i minerał nefryt. I teraz czytam Wam, jakie jest przesłanie tej karty. Rumianek pozwala się odprężyć, uzdrawia ciało, umysł i ducha, a także rozwija sen. Nefryt przynosi szczęście. I teraz przesłanie. Kiedy jesteśmy zmęczeni i wyczerpani, to nic nie wydaje się iść po naszej myśli. Pech, nieporadność nawiedzają nasze sny. Upewnij się, że darzysz odpowiednim szacunkiem swoje ciało, umysł i ducha, poprzez dostarczenie mi odpowiedniego odpoczynku. Zdziwisz się, jak mogą inaczej wyglądać sprawy po dobrze przespanej nocy oraz jak dużo łatwiej jest wtedy odnaleźć szczęście. I teraz afirmacja, którą można sobie powtarzać, i czytam Wam tą afirmację. Cenię dar snu, który zapewnia odpoczynek dla ciała, umysłu i ducha. Poświęcam wystarczająco dużo czasu na sen. Dobrze, to była karta pierwsza po prawej stronie, już Wam pokazuję kolejną. Dobrze, to jest druga karta, ta, która była po środku. To jest karta z przesłaniem Ulecz siebie. Czytam Wam przesłanie. Tutaj jest na karcie roślina tojad oraz minerał perydot. Dobrze, czytam Wam teraz przesłanie. Tojad zapewnia ochronę, gdy stawia się czoła lękom i współpracuje z boginią ciemności. Natomiast perydot tradycyjnie jest wykorzystywany przez uzdrowicieli do utrzymania dobrego stanu zdrowia. I teraz przesłanie. Niektóre choroby są tylko fizyczne, inne sięgają głębiej. Celem polepszenia tego stanu zdrowia, celem, po, przepraszam, celem polepszenia swojego stanu zdrowia, musisz pozyskać pomoc bogini ciemności i wejść w swoje serce, stawiając czoła największym lękom oraz odnajdując szkodzącą ci truciznę i usuwając ją, by umożliwić uzdrowienie. I teraz afirmacja. Cenię swoje zdrowie i mam odwagę, by zrobić to, co trzeba, aby utrzymać je w dobrym stanie. Nie skupiam się jedynie na zwalczaniu objawów, ale sięgam tak głęboko, jak trzeba, by usunąć źródło problemu.
Dobrze, to jest druga karta środkowa. Już Wam opowiadam o karcie ostatniej, po prawej stronie trzeciej. To jest karta mająca przesłanie pomyślność, właściwie taki tytuł. Na obrazku znajduje się epipremnum złociste i agat dendrydowy. I już Wam czytam. Epipremnum złociste przypomina księżyc w pełni. Zapewnia pełnię siły, zwiastuje błogosławieństwa oraz dobrobyt. A agat dendrytowy jest znany jako kamień obfitości. I teraz przesłanie. Kiedy czasy są trudne pod względem finansowym lub materialnym, zaleca się wytrwanie i chwytanie tego, co ma się do swojej dyspozycji. Jednakże pomyślność musi przepływać. Nie zamykaj się na bogactwo wszechświata, ulegając wizji niedostatku. Zasiej wszystkie nasiona, które masz do dyspozycji i zbieraj to, co Ci się należy. I teraz afirmacja. Mam wszystko, czego potrzebuję i jestem w stanie dzielić się z innymi. Ciągle wspieram przepływ pomyślności na świecie i eliminuję blokady, które tworzy nadmierne gromadzenie dóbr. Dobrze, to były już trzy karty. Mam nadzieję, że to będzie u Was funkcjonowało. Jeszcze raz proszę Was o informację zwrotną, czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu. Jeszcze spróbuję trzeci raz za 2 tygodnie. Do 3 razy jest sztuka, wiecie. Jeżeli nie będzie miało sensu, to zaprzestanę, ponieważ, no wiecie, nie ma sensu robić czegoś, co nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Może skorygować. Zobaczymy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego.